Tu Trek TV, jesteśmy z Krzysztofem Rogalskim, który zajął drugie miejsce w kulturystyce debiutantów powyżej 90 kg. Krzysiek, jak wrażenia ze sceny? Bardzo fajnie. Pierwsze takie wrażenie, pierwsze doświadczenie. Ja myślę, że wszystko poszło w porządku. No widziałem na scenie forma bardzo dobra, fajna, nabita, pękata sylwetka z wąską talią. To się rzuca w oczy. Ciężkie były przygotowania? Bardzo ciężkie te dwa miesiące ostatnie, zwłaszcza ta redukcja. Zrzuciłem praktycznie 20 kg przez te dwa miesiące. O, no to sporo. Także nie mogę się doczekać po prostu teraz pizzy, jakiegoś dobrego jedzenia. A dalsze plany startowe? Na razie nic nie planuję, na razie będę się regenerował, a co będzie, to pomyślimy. A zdradź jeszcze, kto jest twoim trenerem? To znaczy, pomagał mi bardzo pan Czerski i pan Marcin Krawczyk. Także z ich rad korzystałem i, no i myślę, że wystarczyło to. Super, to gratuluję formy, gratuluję miejsca i do zobaczenia na Mistrzostwach Polski. Dziękuję bardzo.